Witam Was serdecznie. Słuchajcie, Michał Tuszyński dla Fansportu, a ze mną to już ustaliliśmy przed rozpoczęciem tego nagrania. Nie Tazy, tylko Tazy, bo tak się mówi poprawnie. Witam Ciebie serdecznie. Witam serdecznie. Ja chciałem oficjalnie powiedzieć, że to jest chyba najbardziej spektakularna i błyskawiczna kariera w tym świecie, bo wchodzisz do tego świata, pokazujesz to, co pokazujesz, wiele osób przeciera oczy ze zdumienia, cyk, i gościu, zawalczysz na PGE Narodowym i to mi się podobało, co powiedziałeś na początku programu, że ty chyba nawet uważasz, że nie zasłużyłeś na to, żeby to tak wyglądało. No nigdy bym się nie spodziewał, żeby ktoś, no wiesz, taki jak ja, może walczy na Narodowym, jakby to dużo sportowców, dużo ludzi ma jakieś osiągnięcia, takie wiesz, które dzięki tym osiągnięciom zyskują taką popularność, że walczą na Narodowym. No moim zdaniem ja, jako osoba, która działa w internecie, się wygłupia itp., jest po prostu streamerem, to nie zasługuje na taki duży zaszczyt, by walczyć na Narodowym. Ale to dzięki widzom i dzięki Wam. Będę walczył, gdzie będę walczył. Jestem bardzo z tego zadowolony i dumny. Aczkolwiek no, nigdy w moich snach, nawet w moim życiu, się nigdy nie myślałem, że będę walczył na Narodowym. W moich snach nawet to się nigdy... Nigdy nie o tym nawet nie myślałem, że tak się może wydarzyć w moje życie. Tak się potoczy. Wytłumacz mi, może nie jestem ekspertem w tym świecie, natomiast jak to się stało, że ty do freaków trafiłeś tak późno, bo wiadomo, że jesteś znany z tego, co robisz i masz umiejętności, jeżeli chodzi o zawodnika sportu walki, a tak długo musieliśmy na ciebie czekać? Jakoś nigdy, niby nie chciałem tu niby wejść, ale tak jakoś nie chciałem się pchać, ani też jakby samo to wyszło jakoś. Chciałem coś osiągnąć, w tym miejscu osiągnąć. No, zostałem streamerem i pierwszy jak zostałem streamerem, dzięki temu trafiłem do freaków, za to, że jakby coś osiągnąłem. A nie, że byłem, nie wiem, chłopakiem jakiejś dziewczyny albo komuś wyjebałem z zaskoczenia i dzięki temu wsiadłem w ten świat w jakiś głupi sposób, tylko po prostu osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć, czyli chciałem być streamerem i jakby zostałem streamerem. Jak zostałem już streamerem, no to już miałem jakąś tam społeczność i ludzie mnie lubieli, miałem swoją zbudowaną, swoje grono ludzi, no i dzięki temu jestem właśnie w świecie freakach. Jakby no, musiałem to jakąś drogę przejść. Moim zdaniem też nie chciałem być takim po prostu, który przyjdzie i jakby też trenowałem, wiedziałem, że jakby trenowałem dla siebie i walczyłem sobie amatorsko, ale wiedziałem, że jak będę też jakby dążył do tego, żeby być streamerem, wiedziałem, że kiedyś to się może wydarzyć, że będę we freak fightach. No i to się udało ogólnie po jakimś tam czasie. Nie wiem, streamowałem 2 lata, potem stałem bana ogólnie, potem znowu do tego wróciłem, upadałem się na rok, potem do tego wróciłem. No i tam zrobiłem taką kurierkę w ogóle, na tej kurierce jeździłem jako kurier i nagrywałem to na jako streamy i na tym się wybiłem w ogóle. Byłem śmieszny dla ludzi, byłem sobą, ludziom się to spodobało. No i się udało ogólnie. Znam Grega i moim zdaniem, myślę, że Greg się nie obrazi, ale uważam, że w porównaniu z pojedynkiem, którego czekał z Oświecińskim Tomkiem, to jednak ty tę poprzeczkę mu zawiesisz dużo wyżej. Ty uważasz, że Greg też gdzieś tam, może tego oficjalnie nie mówi, ale łapie się za głowę i zdaje sobie sprawę, że to jednak będzie trudniejsza przeprawa? Tak, mi się wydaje. No ja na pewno, moim zdaniem, jakby Alan powiedział, że Strachu jest był cięższym rywalem, bo był silniejszy po prostu, ale Strachu to jest jakiś kulturysta, który dostaje bombę, zaraz pada, nie ma takiego zawzięcia charakteru jak ja. Ja jestem charakterem chłopakiem, zawsze idę do przodu, nigdy się nie poddaję, lubię się bić, lubię mordobicie. Grek jeszcze się nie bił się z takim gościem jak ja, jakby okej, miał 2 walki z jakimiś też kulturystami, ale no nie wiem, czy to jest taki bijok ogólnie. Jak ja ze mną wyjdzie, dostanie 3 bomby, a tam jest mała klatka, łokieć na głowę i jego BJJ może już być trochę, wiesz, fajne jest BJJ, jak ktoś nie zadaje ci ciosów, ale już jak wiecie, łokieć na głowę i wszystko, to jest całkowicie inny mental. Kto w ogóle jest takim najtrudniejszym albo najtrudniejszymi rywalami w tym turnieju? Bo tak naprawdę my mówimy, że zawalczysz na Narodowym, ale ty też zawalczysz o grubą forsę i tak jestem ciekaw, na kogo ty patrzysz. No właśnie, kto tutaj może być takim najpoważniejszym rywalem w tym turnieju? Zostawiam już tę walkę z Gregiem, bo wiadomo, że przede wszystkim ją trzeba wygrać, żeby myśleć, co dalej. Tak. Ale jak patrzysz na tych zawodników, to kto jest faworytem? No mi się wydaje, tak jeszcze nie analizowałem ich wszystkich dokładnie, aczkolwiek każdego po trochu znam, kojarzę w sumie. Oni mnie mało pewnie kojarzą, to jest twój atut, prawda? Właśnie. No właśnie, i też nie wiedzą, czego się powinien spodziewać. Oni teraz wpisują w swojej wyszukiwarce, szukają, a tam niewiele mogą znaleźć, no, to jest ich problem. No tak. I moim zdaniem to Tybori Zadyma. Tak jak dla mnie, to mi się wydaje, że Tybori Zadyma to są dwóch najcięższych rywali. Ale dobrze, co? Że miłują się między sobą. Właśnie, bo to jest tak, że wiesz, że jakby w turnieju ważne jest to, żeby do tej kolejnej walki przejść i mieć jak najwięcej zdrowia. A biorąc pod uwagę, że Zadyma to jest taki gościu, który też nigdy się nie cofa i potrafi przyjąć i walczyć do końca, to może Tybori jego nieźle wymęczyć. Nawet jeżeli Tybori przejdzie do kolejnej rundy, to może być rozbity i zmęczony. Tak, jestem zadowolony, że się biją między sobą. No właśnie. Ja tam właśnie teraz jestem we flikach, ale jak kiedyś miałem kilka walk amatorskich, miałem brązowy medal w ogóle w K1. Brązowy medal miałem w K1, ale to też taki brązowy medal miałem, bo właśnie też gościu w sumie, który miałem walczyć o brązowy medal. Kopnął mnie, ja wystawiłem łokieć i sam się skaleczył. Kopnął mnie w łokieć i wybił sobie duży palec, więc tak zdobyłem brązowy medal. Ale ogólnie właśnie to jest takie częste spotykane właśnie, że teraz Robert Pasut kopnął mnie low kickiem, ja tylko wystawiłem obronę
i nogę sobie prawie całą rozwalił. Bo jednak najlepszą obroną jest atak, jak w sensie, no właśnie łokcie i kolan, łatwo się broni kopnięć. Łatwo sobie zrobić krzywdę. A ja dużo, trochę walczyłem w amatorskim kickboxingu i miałem... Cześć, do zobaczenia. Amatorskim miałem kilka turniejów miałem w swoim życiu. Jakby. Może nie walczyłem we free fightach, ale kilka turniejów w swoim życiu miałem. Wiem, jak te turnieje są losowe, można powiedzieć nieraz. Bo ten, co zrobi krzywdę, ten ma gorszego rywala, ten wygra walkowerem i w tym turnieju się może wszystko wydarzyć. I to trzeba właśnie walczyć. Ja tak staram się zawsze walczyć mądrze, żeby zrobić sobie jak najmniej krzywdy w tych walkach. Wiesz co, mnie nawet ten tazy z turniejów mnie interesuje, bardziej mnie interesuje ten tazy z ulicy, bo mówisz o tym, że miałeś charakter, jesteś charakterny, zawsze szedłeś do przodu i jestem ciekawy, czy gdzieś też na ulicy się przekonałeś o tym, że... No tak, no bo ogólnie ja trenuję MMA bardzo mało, ja więcej walk z takich w MMA to miałem właśnie na ulicy, w sensie ulicy, bo takie MMA jest bardziej podobne do ulicy niż K1, bo jakby K1 to jest stójka, ale MMA to masz już przepychanka, tu ci ktoś wali, podhaczyć się zaraz i to właśnie, no więcej miałem starć chyba na ulicy niż... Z jakim skutkiem opowiadaj? Takim skutkiem? No takim skutkiem, że mam taką rękę, jaką mam teraz na przykład, bo to jeszcze za młodu, teraz trochę mam 30 lat, ale no, ogólnie zaczynałem taki bujek, byłem takim trochę małym chuliganem. Wygrywałem te walki uliczne, jakby czy w szkole, czy to gdzieś na podwórku. I często też się biłem z dużo większymi ludźmi od siebie i ogólnie, no przeważnie biłem się z większymi od siebie. Jak zawsze lubiłem wyzwania, jakby lubiłem udowadniać. Sobie takie moje chore chyba ambicje, chore ego zaspokajałem w taki sposób, że nokautowałem na przykład duży gościc, nie? I to były takie moje chore ambicje, żeby kasować duży. Czym większy gość, tym byłby moje większe ego. Jakby. Czym większy gość, tym ja jestem bardziej szczęśliwy. Ja to rozumiem. Ja cię w ogóle patrzyłem na ciebie w studiu i tak się zastanawiałem, czy ten gościu ma ADHD? Bo ja mam, wiesz. No ja też, ja mam, trochę mam delikatne. Wiesz, cały tak czas się wydaje. Coś musi chodzić. Tak. Muszę coś robić, coś, czym się zajmować. Wiem. Dobra, konkrety. Jest telefon, Adrian Cios pojawia się na linii. Mocne słowa, do czego przyzwyczaił nas Adrian Cios. Nie zawsze, trzeba też to otwarcie przyznać, za tymi mocnymi słowami idzie gdzieś ten poziom, który pokazuje w klatce. Natomiast ty naprawdę uważasz, że gdzieś walka z Adrianem to byłby dla ciebie krok wstecz, jak ty na to patrzysz? Bardziej jako łatwy cash. No to też prawda. Po prostu mam też duży kontrakt, który muszę wypełnić. A po prostu ja by też chciałem szukać wyzwań w frikach, ale no, napatoczył się Cios. Zwyzywał mnie, wyjebał mi liście, ja tak nie zostawię, mogę mu wpierdolić, dla mnie łatwa kasa, może być. A ty jak w ogóle patrzysz? Znaczy mu bardziej, taką bardziej lekcję bym, wiesz, lekcję mu dać i go trochę upokorzyć. Dobra, a miałem cię zapytać o tego gościa, który przed momentem się żegnał z nami wychodząc, tak? Dawida Załęckiego, który mówił, że gdzieś tam cię nie kojarzy, ale ty mówisz, że gdzieś go z jakiegoś turnieju, tak? Kojarzysz? Tak, jeszcze nie był we free fightach, ja też wtedy kojarzyłem go jako, że jest ojcem Denisa, on jeszcze w ogóle nie był w tym świecie. Chyba był gdzieś z boku, ale ja tak go kojarzyłem już. To właśnie ja wygrałem kategorię 8-1 kategorię. On walczył w 9-3 w kickboxingu właśnie w Szczecinie. Tam miałem też 3 walki i 3 walki właśnie wygrałem. Dobra, a bo ty mówisz, że miałeś zawsze te ambicje, chciałeś się mierzyć z mocniejszymi, większymi i tak dalej. Jestem ciekaw, jak wygląda ta twoja ambicja, jeżeli chodzi o ten świat. Już nawet niektóre konflikty pomijam, ale generalnie, czy jest ktoś, z kim chciałbyś się zmierzyć? No z połowem fejmu bym chciał się zmierzyć. No to... Jest akurat tutaj duży wybór. Walczę aktualnie w prime, ale tak mi wzięli osobę z fejmu, czyli Pasuta na razie. Jakby walczę teraz w prime i mam kontrakt w prime, aczkolwiek też nie widzieli, kogo w prime mi wybrać, bo w prime tak ciężko dla mnie rywala znaleźć, bo ja też nie jestem zawodowcem, a też, no jestem amatorem w sumie, ale nie jestem freakiem. To taki jestem pomiędzy, tak ciężko dla mnie rywala znaleźć. A to masz kasus też na przykład braci Tyburski po prostu, że ciężko z rywalami dla ciebie, nie każdy będzie chciał walczyć? No tak. Po tej walce jestem z Robertem Tybardzic, nie? Że widać, że umiem w ringu się zachować, czyli mam taką czujkę. No mam taką czujkę po prostu w ringu. No i w prime ciężko dla mnie zawodników, ale prime sobie poradzi, na pewno kogoś mi znajdzie. No ale w fejmie to połowa zawodników jest, bo tu w fejmie już jest duży poziom. No dobra, no to połowa zawodników strachu. Słuchaj, ja nie przedłużając, bo wszyscy już czekają też, żeby zamykać tutaj imprezę. Ostatnie pytanie do ciebie, właściwie prośba, kamera jest twoja. Dlaczego warto oglądać twoją walkę z Gregiem 31 sierpnia i co Tazy może obiecać, że pokaże nam właśnie na Narodowym w ostatni dzień sierpnia? Na pewno krew się poleje, będzie mocna bitka. Greg nigdy się nie staczył pojedynku z takim fighterem jak ja. Walczył po prostu z kulturystami, których łatwo po prostu się do nich przytulał i ich obalał. Ja się nie dam, będę leciał na bomby. Krew się poleje, nosy się będą łamać. No i to jest, słuchajcie, piękny statement na koniec, piękna puenta. Bardzo tobie dziękuję, dużo zdrowia. Dzięki. Dziękuję.